Sławek Zasadzki, na zapleczu księgarni mali Jacek Wiśniewski, gospodarz tego miejsca i współgospodarz i bohater naszego spotkania, kolejnej części rozmowy. Ojciec Maksym Tarejwo. W 160. rocznicę powstania styczniowego. Doszliśmy do momentu, który rzeczywiście może budzić wątpliwości, nie powiem, że kontrowersje, bo to można sprawdzić, mówiąc krótko, tak? Rok 1863. Czerwiec. Czerwiec, lipiec właściwie. Tak. Jesteś... Po krótkim pobycie w klasztorze w Lądzie, po ukrywaniu się w tym klasztorze przed kozakami, wydany przez Furtianina, ojciec Tarejwo trafia w ręce rosyjskie. Tak, jesteśmy przy relacji Jana Józefa Stanisława Pietrzaka z jego książki Księża Powstańcy 1863. On pisze o tym, że wreszcie Rosjanom właśnie po zadenuncjowaniu przez zdradzeniu przez kogoś tam z zakonu jego miejsca kryjówki, Rosjanie zabierają ojca Maksyma do Konina, do więzienia, jest tu przesłuchiwany, jest jakiś proces, po czym zostaje oficjalnie i na oczach ludzi, mieszkańców Konina, zostaje powieszony. Tu też te relacje dotyczące tej jego śmierci są takie dość straszne, że nie była to normalna śmierć przez powieszenie, tylko kat jak gdyby zaraz w momencie, kiedy ten stołek wytrącono spod nóg, przeciął tą linę i Maksym Tarejwo wpadł do rowu, do dołu przygotowanego, żeby go zakopać. Czy ktoś tłumaczył, dlaczego tak się stało? Prawdopodobnie było to zrobione złośliwie, dlatego że po chwili Rosjanie go zasypali żywcem i uklepali ziemię końmi, tak? Bo to byli kozacy. Więc to był jak gdyby no, taki rodzaj męczeństwa, tortury, tak. Bo przecież śmierć przez powieszenie nie polega na tym, że ktoś się dusi, tylko zrywa na tym, się że... rdzeń kręgowy. Tak jest, więc to jest śmierć właściwie szybka, prawdopodobnie błyskawiczna. Tak. Natomiast jeżeli komuś się ten rdzeń kręgowy nie przerwie, no to on był trochę podduszony, wpadł do tego rowu i został jak gdyby żywcem zakopany, jeżeli to prawda, ale tak to też przedstawia właśnie wspomniany tu Józef Stanisław Pietrzak. Na podstawie opowieści swojej babci Nimfy. Tak, i myślę, no... Która była świadkiem tej tak, egzekucji. No tak, tak wygląda, bo on o tym pisze. Ale tu mamy jeden problem, że on kończy tą relację w ten sposób, żeby nie było, że byliśmy gołosłowni. W tejże chwili kat troszeczkę pociągnął za stryczek, opisuje już samą egzekucję, i natychmiast urżnął. A ksiądz spadł do dołu i naturalnie zaczął się, będąc jeszcze żywym, podnosić. Wtedy Moskale zawyli hura, 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 no prawdopodobnie było to ura, 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 i żywcem go zakopali, miejsce to końmi stratowawszy. Tak zakończył życie. I tu mamy problem, bo w nawiasie, po tym zdaniu, pan Pietrzak pisze 9 lipca 1864 rok. Czyli ta kanoniczna do tej pory. I tak by poszło, że ta data poszła w świat, tak? Chociaż nie do końca, jest inne źródło, z którego korzystają historycy, zaraz je pokażę. Dla mnie jest to alogiczne. Mówię o wydarzeniach z czerwca 63 roku, to wszystko chronologicznie nam się układa. Dokładnie rok mija. Tak, jeżeli wyobrazimy sobie, że to jest chochlik, drukarski. Czeski błąd. Tak, bo tak może być, tak? Oczywiście, że to każdy historyk powie, że no nie wolno tak tłumaczyć, dlatego że to jest tak samo jak rozwiązujemy z dzieckiem zadanie z piątej klasy i nam wynik się nie zgadza z odpowiedzią, to pierwszy pomysł, jaki mamy, to jest taki, że ktoś się pomylił w tej odpowiedzi. To jest fakt i ja tego faktu nie ukrywam. Faktem jest ten zapis. Ten zapis, gdzie mówię, jakby nielogiczny no, do całości relacji. Zauważmy, tu mamy dokładnie rok różnicy pomiędzy wcześniejszym wywodem a tą sytuacją jakby, tak? To tak. Znaczy momentem wydania go tam w tym lądzie. Tak. Po krótkim procesie wydawać mi się mogło, że to właśnie rzeczywiście 63 rok. Czyli bardziej, że procesy, no nie czarujmy się, to były fikcyjne, to tak? To były sądowe wyroki, jak tak. To gdzieś mówi. I to jest ta data u Pietrzaka, ale większość historyków, tak myślę, opiera swoje informacje ze źródła prasowego, jakim był Dziennik Warszawski, wydawana w Warszawie, no jak sama nazwa, tytuł wskazuje,
gazeta codzienna, z tym, że była to tak zwana gadzinówka. Jej redaktorem naczelnym był oczywiście Rosjanin i pisano tam to, co propaganda. Chciał zaborca. Tak jest. I tu mamy dwa numery. Pierwszy to jest numer 15 do tego też możliwe, że dojdziemy, no bo oczywiście, żeby jeszcze wszystko to bardziej było skomplikowane. Znaczy, ważniejsze od numeru jest datacja. Tak, Rosjanie, tak, ale Rosjanie i Polacy funkcjonowali w dwóch różnych kalendarzach, gregoriańskim i juliańskim. Więc ten 3 lipca to jest kalendarz rosyjski, czyli juliański, a 15 lipca to jest nasz, czyli gregoriański. Różnica wtedy chyba do 1900 roku była 12 dni i to się zgadza, bo 12 plus 3 to jest 15. Obecnie ta różnica jest 13 dni. Dlatego prawosławni obchodzą święta, nowy rok później niż my. I tu w tym numerze z 3 lipca znajdziemy informację, to tak wygląda skan tego dziennika, opisującą działalność Tarejwy i jego aresztowanie. Zresztą tu z pierwszych dwóch zdań, które przeczytam, no bo całości to dość łatwo to znaleźć w repozytoriach cyfrowych, jak ktoś będzie zainteresowany, ale tuż z pierwszych zdań wynika, że to właśnie była gadzinówka. Od początku powstania w Polsce kapucyni w klasztorze w Lądzie w powiecie konińskim czynny brali udział i bezustannie dawali schronienie buntownikom rozpraszanym przez nasze wojska. Tak? I oni tu na końcu tej informacji piszą, że został aresztowany i z rozkazu naczelnika oddziału Kaliskiego wspomniany klasztor został zajęty przez wojsko, a zakonnicy zostali też aresztowani. No, jeszcze jedna rzecz. Podałeś datę miesięczną, roku nie podałeś. 64. Tak, oczywiście. Więc to jest informacja, która się pojawiła 3 na nasze 15 lipca 1864 roku. I dosłownie w 2 tygodnie później znajdujemy w numerze 171 z 16 rosyjskiego 28 polskiego lipca 1864 roku informację. Czytelnikom naszym znane są z dziennika tego poprzedniego szczegóły aresztowania zakonnika Maksa Tarejwy w klasztorze lądzkim. Oddany pod sąd wojenny został on skazany na karę śmierci i powieszony w Koninie dnia 7-19 bieżącego miesiąca. Gwardianini pozostali w liczbie 7 zakonnicy znajdujący się pod sądem wojennym w Koninie. I to jest to źródło, na które powołuje się większość historyków. Czyli to też nic nie zmienia. Zostajemy przy 64 roku. To zmienia, dlatego że ja uważam, że to było w 63 roku. Ale tutaj mamy potwierdzenie poprzedniego fragmentu. Tak. I to jest, bo tą informację później zaczęły powielać gazety z zaboru pruskiego i zaboru austriackiego, gdzie też ta data już poszła w świat. Czyli ten 19-7. No ale trudno podejrzewać, żeby gazeta codzienna pomyliła się o rok. Tak, tylko że znowu, ty spoglądasz na to oczami dzisiejszego dziennikarza, tak? Pamiętajmy, że to jest XIX wiek, trochę powyżej jego połowy, tak? Pytanie, czy tam w ogóle był jakiś dziennikarz? Podejrzewam, że nie. No ale kalendarz ogarnąć to nie jest jakiś tak, fakultet poprzedni. No ale... A ja powiem tak, jeżeli założymy, że to jest gadzinówka, jeżeli założymy taką sytuację, że ktoś przyszedł, ten, który zarządzał tą gazetą i powiedział tak, czas tu trochę na buntownika Tarejwę napisać, tak? Musimy pamiętać, że to jest lipiec 64 roku. Ja gotów jestem przyjąć takie założenie, że jakkolwiek byśmy go nie oceniali, redaktor Gazety Warszawskiej, tak? Może być mizerne pojęcie o wydarzeniach na głębokiej prowincji, stąd taka pomyłka. Może to była pomyłka, a może to była, bo przecież te gazety rosyjskie na bieżąco, jak były te niewielkie sukcesy na początku powstania naszych oddziałów, to przecież te gazety o tym, broń Boże, nie informowały. Więc możliwe, że ktoś wykopał tą informację w jakimś celu, na przykład czysto propagandowym. Musimy pamiętać, że w listopadzie 1864 roku, jeśli dobrze pamiętam, w listopadzie, na pewno jesienią,
ukazem cara zarządzono kasatę wszystkich polskich zakonów. A tu się wyraźnie pisze, może to było takie przygotowanie też gruntu czysto agitacyjne, propagandowe. Tego nie wiemy. Faktem jest, ja to przyznaję i myślę, że większość historyków, zresztą większość się powołuje właśnie, na, nie na Pietrzaka, tylko właśnie na ten dziennik warszawski, i pozostałe gazety, bo to była Ojczyzna, Czas, ukazujące się w innych zawodach. Ale to mamy w takim razie fakt prasowy kontra zdrowy rozsądek, bo ten wywód, który wcześniej czyniliśmy, on się tak, broni na logikę. Ale nie tylko. I tu właśnie dochodzimy do tego, co mnie tak najbardziej zainteresowało. Tak? Bo to jest tak, jak mówisz, fakt prasowy, okej. Okay. Mamy relację Pietrzaka, wszystko jest ok, z wyjątkiem tej daty, która mi osobiście nie pasuje. No ale teraz dochodzimy właśnie do tych jak gdyby innych źródeł. Znaczy, ale ona ci nie pasuje z jakiegoś względu i musisz obronić. No próbuję, tak. Nie, bo skąd moje wątpliwości? Mamy głos Koniński numer 7 z 1921 roku, artykuł Michała Wierzbickiego, naszego tutaj miejscowego wówczas redaktora, pod tytułem Krzyż na Błoniu. No to jest prawie 60 lat po... Tak, oczywiście, ale on pisze o tym, bo 20 lipca pojawia się w Koninie 21 roku Józef Piłsudski na całodzienną wizytę, uroczystości na Błoniach, wręczenie sztandaru 18 pułkowi piechoty, poświęcenie tego sztandaru, msza święta i tak dalej. Połowiacka młodzież dzień przed, czyli w dzień daty 19 lipca egzekucji ojca Maksyma Tarejwy stawia na dzisiejszym wale Tarejwy, mniej więcej w tym miejscu, w którym dzisiaj stoi, wielki drewniany dębowy krzyż. O tym pisze Wierzbicki. I co pisze? W wigilię uroczystości sztandarowej, chodzi o ten 18 pułk piechoty, przypadała rocznica męczeńskiej śmierci księdza, i on to oczywiście pisze Maksymiliana, Kapucyna z lądu w roku, uwaga, 1863. Raz. W tym samym tekście, już na zakończenie, pisze tak. Przyczepiając się tam do tekstu, jaki został na tym krzyżu napisany przez Połowiaków, ale to już w to nie wnikajmy, ale pisze tak. Po pierwsze, data bo Połowiacy okazało się, to powiedzieli 64. Napisali na tym 64, więc Wierzbicki pisze tak. Po pierwsze, data 1864 rok fałszywa, bo działo się to w roku 1863. Tak pisze Wierzbicki. Nie uzasadniając tego też, nie powołując się na źródło tej wiedzy. Tylko, że mówisz, oczywiście 20 rok, więc to jest 60 lat po zakończeniu tych wydarzeń. Ale z drugiej strony ja powiem tak. To oznacza, że w Koninie była szansa, że mieszkali jeszcze ludzie, którzy mogli to pamiętać. Bo jak ktoś miał wtedy 80 lat, to miał 20 lat, jak była egzekucja. Ale wolno, no to jest właściwie tak tekst chyba porównywalny, jeśli chodzi o termin powstania z pracą Pietrzaka, tak? Pietrzaka, bo... książka została wydana... Znaczy, bo skoro on się na swojej babki relacje powołuje, to właściwie tam można przyjąć, tak. No podobnie, jego książka się ukazała chyba pierwsze wydanie w 1903 roku, no więc powiedzmy 20 lat wcześniej. Pokolenie. Okej, okay, to mamy Wierzbickiego. W 1938 roku szkoła średnia w Koninie, protoplasta dzisiejszego pierwszego liceum, tak, wydaje tak zwaną jednodniówkę, która by się kojarzyła z jakąś gazetką, ale to nie była gazetka, tylko regularna książka, w której zamieszczano wspomnienia o szkole, uczniów, nauczycieli i tak dalej. Ale poczekaj, bo teraz tak, tutaj mamy, to jest ta cezura, jest istotna. To tak? Jest strona tytułowa tej jednej. Ale ta cezura historyczna, bo to się zaczyna od 1863 roku. Tak, dlatego, no tak. No bo to były te początki tej szkoły handlowej. Ale w kontekście naszej rozmowy ma to znaczenie. No pewne ma. 1938 rok wydania, też bardzo łatwe do odnalezienia w repozytoriach cyfrowych. Do komitetu tej jednodniówki napisał sam biskup Łódzki, więc to świadczy, że jak wiedziano, że tak, że to będzie biskup czytał, więc podejrzewam, że no, zresztą w tego typu szkolnych wydawnictwach wiadomo, że się zwraca uwagę na wszystko. I zobaczmy sobie tak. Jest między innymi wspomnienie księdza Szabelskiego, który wówczas był dyrektorem, znaczy w latach 20. był dyrektorem
szkoły, tego gimnazjum konińskiego humanistycznego, był tutaj proboszczem, no i przedstawicielem takiej no, elity intelektualnej Konina. We swoich wspomnieniach pisze tak, w tej jednodniówce. Ów ksiądz. Tak, poświęciłem krzyż, wspomina ten krzyż, który był poświęcony, tak, ten połowiacki przy wizycie Piłsudskiego, po czym poświęciłem krzyż postawiony w miejscu stracenia w roku 1863 księdza Tarejwy z Lądu. Znowu pojawia się już 63 rok. Ale kto dla te wymienia? Tak, tu mamy znanego końskiego dziennikarza, tu mamy księdza, kanonika, dyrektora szkoły. Wyedukowanego tak? człowieka. Tak jest. W tej samej jednodniówce pojawia się artykuł napisany przez ucznia klasy ósmej, który się nazywa Augustynowicz, przepraszam, klasy ósmej. Artykuł poświęcony, zatytułowany jest Krzyż księdza M. Tarejwy. Opisuje tutaj to, co się działo z Tarejwą. Czy młodzian przypadkiem połowiakiem nie był? No bo to jest 38 rok, więc młodzian się urodził w 20 roku. Dzień egzekucji naznaczono na 8 lipca 1863 roku. W jakim kontekście on to zdanie? On opisuje no, historię życia ojca Maksyma Tarejwy. Opisuje to, co się działo, no, czyli no, samą tą egzekucję, dlaczego i tak dalej, i tak dalej. I wskazuje dzień egzekucji na dzień 8 lipca 1863 roku. Znowu, jakbyśmy do 8 dodali 12, to nam się zrobi 20, a nie 19. No ale nikt nie mówił, że to będzie łatwo, tak? Tylko do czego zmierzam? Że tego typu jednodniówkę, skoro artykuł ucznia, to na pewno dokładnie przeczytał ten tekst. Jakiś redaktor to i dyrektor szkoły, i pewnie historyk, i polonista. I wszyscy nie mrugnęli okiem na tą datę. Szczególnie, że ona się pojawia nie raz. Tak, to jest kolejne konińskie źródło, gdzie się podaje datę 63 rok. Ale to jest nic. Mamy wspomnienia Wincentego Grędkiewicza, naszego konińskiego burmistrza z czasów Polski międzywojennej. Na stronie 57 opisuje, on tu w ogóle opisuje trochę o historii Konina, pisze również o powstaniu styczniowym, zamieszcza rycinę z przewodnika katolickiego z egzekucji. Zresztą, żeby było ciekawie, w tymże przewodniku katolickim jest data 1863 rok. I pisze tak. No dobrze, bo to jest z okresu sprzed wojny ta publikacja. Publikacja jest z 1937 roku, czyli dokładnie z numer 30, zaraz. Bo to było dokładnie w 70. rocznicę powstania styczniowego. Do tego dojdziemy. Pisze tak. Grędkiewicz, burmistrz Konina. Tutaj sąd wojskowy skazał go, ojca Maksyma Tarejwę, na karę śmierci przez powieszenie. Egzekucja odbyła się 8 lipca 1863 roku na Łąkach Konińskich. Kolejne źródło konińskie, które podaje datę 63 roku. Dla mnie między innymi to jest przedziwne, nie to, że nie zainteresowali się tym historycy z Polski, bo oni tych źródeł nie znają. Natomiast, mało ich to interesuje. Nikt z naszych ludzi na to nie zwrócił uwagi. Dobra, ale jak to zweryfikować? Wskazałeś jeden z tropów, mianowicie zdaje się Kalisz, tak? Miejsce, w którym się... Nie, na przykład Śrem, w którym tak. On u ojców jezuitów przebywał na tym leczeniu, bo ja mówię, jeżeli by się okazało, że... Był tam dłużej. Że był na przykład, że wrócił, że wyleczył się w lipcu, no to już... Wiadomo, że na przykład ta relacja Pietrzaka, to znowu musielibyśmy teraz w drugą stronę uznać, że to nie był czerwiec 63, tylko że to był czerwiec 64, ale ja sam w to nie wierzę. No, generalnie rzecz ujmując, można byłoby powiedzieć, że historycy mają swoje narzędzia badawcze, których można byłoby użyć do weryfikowania tego typu wątpliwości. Ba, my tutaj mamy w Koninie przynajmniej dwóch i w okolicach Konina przynajmniej dwóch historyków, którzy w ogóle się szczególnie tym okresem interesowali. Krzysztof Płachciński niedawno, dwa lata temu, napisał doktorat o powstaniu styczniowym na ziemi konińskiej. Jaką datę wymienia?
No, datę wymienia taką jak wszyscy. 64? Tak. Maciej Grzeszczak to jest historyk z Kleczewa, który no, parę lat temu już napisał książkę Ignacewo 1863. To jest książka z roku 2015. Też oczywiście wskazuje datę 64, ale też zna się na tym, więc... Ale źródła wiedzy dotyczącej tej daty też chyba nie wskazuje, tak? Nie. Przywołuje ją, nie mówiąc skąd te wiedzy czerpie. Tak. Czyli tak już reasumując, czego ty oczekujesz tak naprawdę? Znaczy ja oczekuję, uważam, że byłoby dobrze, żeby w Koninie zajęli się tym zawodowcy. Powinno to wesprzeć w jakiś sposób miasto, nie wiem, fundując jakąś znaczy, miasto powinno się stypendium. Zająć, miasto powinno się zająć zmianą tablic. Znaczy na pewno pamięci. To, co można zmienić, czyli na pewno uznać, że to był Maksym, a nie Maksymilian i na pewno, że nazwisko Tarejwo zgodnie z zasadami języka polskiego się odmienia. Zresztą tu też jesteśmy niekonsekwentni, bo w uchwale Rady Miasta, która nadaje ojcu Maksymowi honorowe obywatelstwo, to nazwisko się nie odmienia, natomiast wszyscy mówią nie o Wale Tarejwo w Koninie, tylko o Wale Tarejwy, więc tu jak gdyby nie było wątpliwości, że to nazwisko się odmienia. I to są bezsprzeczne sprawy, tak? Natomiast ta data śmierci, oczywiście, mówię, myślę, że jeżeli by zainteresować tym miejscowych historyków, zawodowców, to ja bym ten temat, że tak powiem, zgłębiał, dlatego że, no jak sam widzisz, nie jest to jednoznaczne, tak? No prawda, to jest to ciekawe pytanie, czy to jest ważne. No tak, no i tu mnie, jak ktoś się w to wgłębił tak jak ja, to dla mnie to tak, jest ważne, tak. Bo mi się to wszystko kupy nie trzyma. Oczywiście, że dla normalnego... Z perspektywy opisu rzeczywistości jest to istotne, oczywiście, tak? Że dla normalnego człowieka... Nie wpłynie to na wielkość PKB na przykład, zadłużenie miasta Konina? Tak, to nie wpłynie tak naprawdę na nic, bo nawet jeżeli ktoś przeczyta tą datę na kamieniu, czy na grobie, czy na tablicy informacyjnej, to tak naprawdę to dzisiaj robi. Dla człowieka, no tak, no w pewnym sensie tak, no. Są rzeczy, które mówię, zmienić trzeba koniecznie, no bo trudno pozwolić na błędy ortograficzne na w przykład. Poważnych dokumentach miejskich. Natomiast to, no choćby przez czystą ciekawość, a poza tym ja uważam, że ojcu Maksymowi, fakt, że jest książka Krzysztofa Dobreckiego, ale ona się pojawiła, zniknęła, oczywiście była, nigdy nie była dystrybuowana, gdyby szerzej, tak, że tak jak mam pewną obsesję na punkcie Zofii Urbanowskiej, że to powinna być taka nasza marka konińska, to tak samo taką marką mógłby być ojciec Maksym Tarejwo. Tak jak wszyscy wiedzą, to był ksiądz Skorupka, no czy powiedzmy większość ludzi, którzy się chociaż trochę interesują historią i zdali maturę, to nazwisko im się kojarzy. Natomiast nikt nie zna nazwiska tu naszego miejscowego bohatera, który no, jest wzorem, tak? Patrioty i kapłana, i zakonnika, i społecznika, no tak. No dobrze, panie Jacku. Dziękuję za to spotkanie. Bardzo proszę. Mam nadzieję, że... Znaczy nie wiem, czy przyczynimy się na do... koniec chciałem tylko powiedzieć, że oczywiście właściwie dotknęliśmy tematu, tak? Bo ja tu tych dowodów przeróżnych mam jeszcze całą masę. No dobrze, ale no byłoby fajnie, gdyby ta rozmowa stała się przyczynkiem do jakichś poważniejszych kwerend do badań, chociaż nadzieje na to są płonne, zważywszy na to, że wcześniejsze twoje usiłowania w zasadzie spełzły na niczym, ale nie porzucajmy nadziei jako... Kropla drąży... skałę, tak? Nie porzucajmy nadziei, jakoś siękolwiek dzieje. No tak. Ja mam nadzieję, że gościnne progi księgarni Mavi będą stać otworem do naszych kolejnych spotkań, bo mam pomysł na następne, wspomniałeś o Zofii Urbanowskiej i myślę sobie, że warto zająć się naszymi lokalnymi pisarzami, zacząć ich omawiać. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.